Cześć, z tej strony Marta Kucińska, Joga Piękna. Witam Cię tutaj na moim kanale na YouTubie i z góry Ci bardzo dziękuję, że tutaj jesteś, oglądasz moje wideo, jesteś aktywna czy też aktywny, komentujesz, lajkujesz, a może nawet udostępniasz. Dzięki temu pozwala to rozwijać mój kanał, a także daje mi informacje z Twojej strony, czy treści, które tutaj publikuję i szykuję, są dla Ciebie ważne, wyjątkowe i przede wszystkim korzystne. Na tym kanale dowiesz się, w jaki sposób możesz o siebie zadbać, w jaki sposób możesz wpłynąć na zachowanie zdrowia, dobrego samopoczucia, a także na finale zachowanie urody na dłużej. Dzisiaj podzielę się z Tobą tematem związanym z piciem wody. Ale jakiej wody? Wody bardzo ciepłej. Wyobraź sobie, że nie jest to żadna moda i nie jest to odkrycie ostatnich lat, tylko to jest tradycja tak naprawdę, którą już ludzie praktykują od tysiącleci. Szczególnie ona jest rozpowszechniona w Chinach, ale także bardzo popularna na przykład w Indiach, do których często jeżdżę i w których uczę się m.in. ajurwedy. Woda, przede wszystkim tutaj na początku zaznaczę, powinna być bardzo ciepła. Ja lubię mówić gorąca, ale nie przekraczająca 60 stopni Celsjusza. Taka woda będzie bezpieczna dla naszego przełyku. Jeżeli woda jest wrzątkiem, jeżeli jest zbyt gorąca, może poparzyć przełyk, a także może wpłynąć niestety na ryzyko powstawania chorób nowotworowych w obrębie przełyku. Dlatego z temperaturą nie można przesadzać. Ja zawsze mówię, że to jest taka temperatura, żeby nie mierzyć jej, żeby tutaj nie trzeba było jeszcze posługiwać się termometrem. To jest ta taka temperatura, gdzie możemy wypić herbatę, nie jest ona dla nas gorąca, nie jest parząca, ale jest taka dobrze ciepła, taka przyjemna. I taką wodę powinniśmy właśnie pić najczęściej, szczególnie rano. Polecam, żeby spróbować pić taką wodę przynajmniej przez tydzień, dwie szklanki dziennie. Na początek zaczynać właśnie od wypicia takiej wody przed jakimkolwiek posiłkiem. I po tygodniu możesz zaobserwować, czy coś Ci to dało, co się zmieniło i wyciągnąć wnioski, czy jest to dla Ciebie korzystne. A co picie takiej wody będzie nam przynosić? Przede wszystkim gorąca woda według ajurwedy będzie podnosić, jakby podsycać tak zwany ogień trawienny. Ogień trawienny jest to ogień, dzięki któremu dobrze trawimy. No, możesz sobie wyobrazić, jak się na przykład będziesz czuć, jeżeli zjesz coś bardzo tłustego i popijesz to czymś zimnym. Czy Ci to posłuży, czy niekoniecznie. Zobaczcie też, jak intuicyjnie pijemy coś ciepłego, kiedy czujemy taki właśnie nieżyt żołądka, jak to się mówi, coś nam siedzi na żołądku, albo jest coś trudnego do strawienia, coś właśnie tłustego po tłustym posiłku. Często mamy takie uczucie, wtedy intuicyjnie sięgamy po ciepłe. Więc tutaj bym powiedziała takie mądrość natury będzie nas kierować do tego, żeby sięgać do tych zasobów właśnie płynących z naszego, bym powiedziała, intelektu, z naszego połączenia z naturą i też tradycji, którą mamy przekazywaną przez przodków. Moja babcia zawsze mówiła, żeby popijać ciepłym, to się będzie lepiej trawić. Przede wszystkim właśnie będzie to podsycać nasze trawienie. Będzie to według ajurwedy podsycać ogień trawienny, tak zwany agni. Natomiast jeżeli by nie pochylać się tutaj nad ajurwedą, to można spojrzeć na to tak, że ciepło, które będziemy dostarczać w postaci właśnie ciepłego napoju, będzie podnosić metabolizm poprzez to, że rozgrzewa organizm. I poprzez podniesiony metabolizm lepiej trawimy, szybciej spalamy kalorie. Jeżeli ktoś chce schudnąć, to przede wszystkim powinien odstawić zimne napoje i przejść tylko i wyłącznie na takie bardzo ciepłe, najlepiej w postaci czystej wody bądź naparów ziołowych. Kolejna korzyść to jest nawodnienie, nawilżenie ciała. Wyobraź sobie, że jeżeli pijesz niedostatecznie dużo, to Twój organizm jest mądry i oczywiście wie, co zrobić, żeby wodę dla siebie zachować i następuje resorpcja wody z jelit. To nie jest dobre, dlatego że wtedy dochodzi do zagęszczenia kału, no i wtedy bardzo prosta droga do zaparć. Więc jeżeli masz problem z zaparciami, to pierwsza absolutnie rzecz, którą robisz, zwiększasz ilość wypijanej wody, ale jakiej? Właśnie
ciepłej. Ciepła woda będzie wspomagać także organizm w oczyszczaniu z toksyn. No i powiedz mi, czy chciałabyś mieć pięknie urządzone mieszkanie? Chciałabyś bądź chciałbyś, bo oczywiście ten kanał jest także dla mężczyzn. Więc czy, może powiem tak, chcielibyście mieć piękne urządzone mieszkanie, czy też dom, pięknie umalowane, kwiaty, ozdoby i tak dalej, ale nie posprzątane, brudne, pełne kurzu, pełne śmieci? Pewnie nie. I tak samo jest z naszym organizmem. Co z tego, że będziemy o niego dbać, będziemy je pielęgnować, jeżeli ono nie będzie miało sprawnego systemu usuwania toksyn? No nie ma tutaj opcji, żeby wszystko było w równowadze. A ciepła woda właśnie wspomaga usuwanie toksyn. Ponadto jest bardzo pomocna w przypadku przeziębień. Jeżeli odczuwamy przeziębienie, takie pierwsze objawy, to sięgamy oczywiście po bardzo ciepłą wodę. Możemy tutaj wspomóc się naparami, na przykład z kurkumy, z imbiru. To będzie też tutaj wspomagało organizm, jeżeli chodzi o walkę, o podniesienie odporności, walkę właśnie z infekcją. Skóra. Nawilżona skóra będzie bardziej jędrna, będzie oczywiście miała mniej zmarszczek. Te zmarszczki będą spłycone, ponieważ skóra będzie napięta dzięki wodzie, a gorąca woda szczególnie będzie pomagać w nawodnieniu, w nawilżeniu organizmu. Także jeżeli ta temperatura wody nie jest przesadnie wysoka, jest ona bezpieczna dla gardła, dla przełyku, to ona cudownie nawilża przełyk. Dlatego jak mnie tutaj oglądacie, to widzicie, że ja często coś popijam. Jak nie wodę, to właśnie napary, bo kiedy mówię, to oczywiście gardło mi się przesusza, a wychodzę z założenia, że komfort jest niezwykle istotny i zaspokajanie naszych takich podstawowych potrzeb jest ważne. Więc dla mnie ważniejsze jest to, żeby gardło nawilżyć i mieć wtedy swobodę w wyrażaniu tego, co chcę powiedzieć. Nie skupiam się gdzieś tam z tyłu głowy, że kurczę, muszę tutaj dokończyć, bo jeszcze parę minut, bo jeszcze to bym chciała powiedzieć, czy tamto, ale chce mi się pić, czuję, że mam suche gardło. I wtedy nie mam takiego skupienia na tym, co opowiadam, więc uważam, że lepiej, żebym ja sobie co jakiś czas wzięła łyk wody i była tutaj w pełni dla Was, w koncentracji o tym, co chcę powiedzieć, i też Was do tego zachęcam. Jak zalecam pić wody? Tak jak wspomniałam na początku, zaczynamy dzień od 2 szklanek bardzo ciepłej wody, nie wrzącej. Możemy dodać szczyptę soli, na przykład soli kłodawskiej, soli himalajskiej. To będzie także bardzo korzystne. Kolejna szklanka, nie pierwsza. Pierwsza zawsze uważam powinna być szklanką, która przepłucze nasz układ trawienny i nie będzie wywoływała procesów trawiennych. A cokolwiek się w wodzie znajdzie, już uruchamia procesy trawienne. Więc pierwsza szklanka przynajmniej powinna być właśnie bez niczego. Druga może być z dodatkiem soli. Szczyptę oczywiście. Może być z dodatkiem na przykład łyżeczki miodu i cytryny. Wyobraźcie sobie też, że miód według ajurwedy pomaga w odchudzaniu. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś gigantycznych ilościach, ale taka łyżeczka miodu w wodzie w połączeniu z cytryną będzie też wspomagała metabolizm i będzie też pomagała w chudnięciu. Taką wodę też zalecam pić w ciągu dnia, ale nie popijamy bezpośrednio posiłków, czyli najlepiej jest wypić wodę przed posiłkiem 20 minut, może być to nawet pół litra. Mówi się, że pół litra wody bardzo mocno podkręca metabolizm, więc jeżeli ktoś chce schudnąć, to byłoby to super. Natomiast po posiłku trzeba poczekać i tutaj dobrze jest faktycznie nie popijać i potem zaczekać przynajmniej godzinę, a nawet niektórzy mówią, że 2, żeby po prostu dobrze się strawiło, żeby nie rozcieńczać soków trawiennych. Co ciekawe, także wypicie szklanki gorącej wody przed snem pomaga w zasypianiu i nie jest takie uciążliwe potem wstawanie w nocy do toalety, kiedy odczuwamy, że już mamy pełen pęcherz. Po zimnej wodzie zdecydowanie bardziej i częściej będziemy się budzić i niestety chodzić do toalety. Możecie to wypróbować. Ja Was do tego naprawdę zachęcam, żeby spróbować, żebyście zobaczyli, jak to wpływa na jakość Waszego organizmu, na samopoczucie, na trawienie, na wypróżnienia, na oczyszczenie z toksyn, na jakość snu. Zachęcam, żeby sobie zrobić taki test, żeby przez tydzień
dzień właśnie pilnować się i pić gorącą wodę, a tutaj jeszcze gorącą, cały czas podkreślam, kochani, gorąca, czyli tutaj mówimy do 60 stopni Celsjusza. Na zakończenie jeszcze bym chciała wspomnieć o tym, że nawet kiedy jest gorąco, to wcale nie powinniśmy pić zimnego, bo to wcale nas nie chłodzi. Gorąca woda w pierwszej chwili będzie wywoływać rozgrzanie organizmu, ale po chwili następuje schłodzenie, dlatego że zaczynamy wypacać i chłodzić swój organizm. Tutaj też naturalne procesy zachodzą, a przez pot usuwamy między innymi toksyny. No i właśnie też ciało zaczyna się naturalnie chłodzić. Zobaczcie też, że tradycją Beduinów jest właśnie picie takiej bardzo gorącej herbaty. Ja pamiętam, jak byłam wiele lat w Tunezji i byłam na takiej wycieczce na pustyni, to tam serwowano taką niezwykle gorącą zieloną herbatę wymieszaną pół na pół z miętą. Jeszcze w tym pływały orzeszki pini i była niezwykle słodka. Akurat no, mnie to przeszkadzało, bo ja nie lubię słodkiego, cukier nie jest jakoś mi w życiu potrzebny. A ona była tak niesamowicie słodka, że aż takie było widać takie, jak to się mówi, nie wiem, uciekło mi słowo, takie spiralki jakby w tym napoju, ale to jakby nie było sednem, bo tutaj też chodziło o to, żeby dodać sobie energii. Natomiast najważniejsze to było to, że to było gorące, więc oni bardzo często w tych krajach, takich bardzo ciepłych krajach na Bliskim Wschodzie, czy też Dalekim Wschodzie, oni często piją gorące. Dlatego, że właśnie dzięki temu chłodzą swoje ciała, więc też Ciebie do tego zachęcam. Ja stosuję to już od paru lat, dzięki przede wszystkim Ajurwedzie i znacząco zauważyłam poprawę swojego samopoczucia, poprawę trawienia. Moje jelita są za to bardzo wdzięczne. Na cerę nie narzekam, w wieku 47 lat myślę, że mam skórę w dobrej kondycji, nie borykam się z jakąś nadmierną ilością zmarszczek jak na swój wiek, też uważam, że zawdzięczam to wodzie i też jeszcze Ci powiem, że odkąd piję dużo wody, mam mniejszy problem z pękaniem na przykład pięt, z przesuszeniem skóry. A jeszcze na koniec chciałabym wspomnieć o temacie właśnie, co jeszcze możemy połączyć, jeżeli chodzi o nawilżenie. Akurat w domu w tej chwili mam taki preparat Artrofil firmy Proceanis. Oni mają jeszcze taki beauty drink. Jeden i drugi jest oparty na kwasie hialuronowym. Ten akurat jest bardziej na stawy, ja w tej chwili stosuję, ten sobie testuję, bo coś zauważyłam, że te moje stawy zaczęły delikatnie skrzeczeć, więc stosuję ten. Natomiast przez ostatnie lata regularnie piłam ten beauty drink Proceanis i tutaj w połączeniu właśnie z piciem gorącej wody, no cera jest niezwykle nawilżona. Ja w zasadzie też zrezygnowałam ze stosowania kremów do rąk. Oczywiście czasem potrzebuję, szczególnie w okresie zimowym, ale kiedyś było to u mnie wręcz takie, bym powiedziała, już uzależnieniem to smarowanie dłoni, bo miałam niezwykle suche, a odkąd właśnie stosuję płynną postać kwasu hialuronowego, to mam niezwykle nawilżoną skórę, niezwykle nawilżone ciało, nawet też nie muszę stosować kropli nawilżających do oczu. Także zachęcam, żeby przede wszystkim pić gorącą wodę, a jeżeli macie bardzo przesuszone ciało, połączyć to właśnie z płynną formą kwasu hialuronowego. Te produkty znajdziecie w moim sklepie yogapiękna.com. Tam też znajdziecie probiotyki, zioła ajurwedyjskie, akcesoria do masażu oraz kursy związane z jogą twarzy, tapingiem oraz także z nauką właśnie automasażu, jogi twarzy. Nie wiem, czy się już nie powtarzam, bo usłyszałam, że moje dziecko puka do drzwi, więc muszę kończyć, kochani, wpuścić dziecko do domu. Ja Was ściskam serdecznie, bardzo Wam dziękuję, będę wdzięczna za wszelkie komentarze, uwagi i do zobaczenia w następnym nagraniu. Pa, pa!